Podobno w trakcie pracy nad tym filmem, choć okoliczności były niezwykle sprzyjające, nie wypili ani kropli alkoholu. Na wczorajszej premierze zgodnie jednak przyznali, że teraz już sobie nie odmówią. Adrian Szczepiński i Wojtek Mitręga zaprezentowali swoje kolejne filmowe dzieło dotyczące ostatniego przedwojennego obiektu przemysłowego w granicach Starego Miasta, czyli Raciborskiej Winiarni. Biorąc pod uwagę reakcję publiczności, rzeczywiście warto było to uczcić. Chyba żadne miasto w Polsce nie ma takiego skarbu w postaci tych dwóch panów, którzy regularnie serwują nam historię Raciborza na filmowym dokumencie. Tym razem Szczepiński i Mitręga swój zapał i obiektyw skierowali na winiarnię Przyszkowskiego, a efekty tej pracy po raz pierwszy zaprezentowali wczoraj w Raciborskim Domu Kultury. Jest to wspaniała sprawa, ponieważ wiele osób nie mogło wejść do tej winiarni, prawda, nigdy tam nie pracowało, może nawet po raz pierwszy od nas usłyszeli o takiej winiarni, że coś takiego tam stało, prawda, wiedzieli, że tam robili jakieś może wina patykiem pseudopisane, ale nie wiedzieli, że tam robiono wina i dobrych jakości, prawda? Robiono produkty, które były jakąś tam pierwszą klasą tutaj u nas na Śląsku, prawda? I tu pokazaliśmy wewnątrz to, co większość, myślę, tutaj ludzi nie widziało wcześniej. Same te niesamowite beczki, które drewniane są. One są wiekowe. Ponad 1897 roku była jedna z najstarszych beczek. Do dnia dzisiejszego one tam są. One tam są. Mało osób kto wie, że jeszcze tam są. W najnowszej produkcji Raciborzan poznajemy jednak nie tylko wnętrza zakładu, których zniszczenia postępują, ale przede wszystkim jego historię, a także przebieg kariery Feliksa Przyszkowskiego. Jest również opowieść o przedwojennych restauracjach i kultowych perelowskich knajpach. Zawsze chcemy, żeby film sprostał oczekiwaniom widzów, nawet jeżeli widzowie nie wiedzą, czego oczekiwać, wiedzą tylko tyle, ile wcześniej przeczytają w internecie albo w prasie, czy zobaczą w telewizji. No i staramy się tak trochę w ciemno ich, bo sami również jesteśmy widzami, i zawsze zastanawiamy się, co chcielibyśmy zobaczyć, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć i później tą wiedzę eksplorujemy i docieramy aż do samego sedna, docieramy do rzeczy, które nas zaskakują i o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że one istnieją. A z drugiej strony są rzeczy, które są nam dobrze znane, ale wiemy, że pamięć ludzka jest zawodna, że rzeczy, które działy się 20-30 lat temu, wielu ludzi już albo nie żyje, albo nie pamięta, albo nie mieli skąd usłyszeć, albo po prostu zapomnieli. A my mamy czas, żeby to wszystko wyciągnąć i pokazać na tacy ładnie widzowi, żeby tę łezkę uronił. Jak zwykle w ponad dwugodzinny film zaangażowanych było wiele bardziej i mniej związanych z winiarnią osób. Nie zabrakło m.in. dawnych jej pracowników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków i nietuzinkowych osobowości, które są wielkim chodzącym zbiorem wiedzy i nie pierwszy raz wystąpiły przed kamerą filmowców. Panom należy pogratulować, że się decydowali na uratowanie w pamięci tego, co z tej winiarni, kiedyś pięknego, dużego zakładu, jeszcze pozostało. No, najdziwniejsze jest to, że w okresie powojennym winiarnia była jeszcze czynna, tam jeszcze produkowano, a potem na skutek niefrasobliwej działalności kolejnych właścicieli doprowadzono ten obiekt do takiej ruiny. Rzeczywiście tylko należałoby panu Feliksowi Majerowi, współwłaścicielowi tej winiarni, żeby udało mu się tę pamiątkę po swoich po swoim pradziadku, on to zaczął, doprowadzić do jakiegoś ładu. Czym dla was był udział w tym filmie? Czy to tylko taka przygoda, czy coś jednak więcej? Nie, nie, nie. To nie jest żadna przygoda, to jest poważna rzecz i mam nadzieję, że spowoduje jakąś dalszą drogę tej winiarni, tego budynku, bo powiedzmy sobie tylko o budynek chodzi, nie? Bo to w tym celu też to zostało nabyte, nie w jakichś tam komercyjnych sprawach, tylko chodzi o to zachowanie całości, bo to, co było przedtem robione i w jakiś sposób było dewastowane, no to widać. No. No i chodzi o to, żeby jakieś środki pozyskać. Nie chodzi mi to o własność, chodzi o budowlę, o budynek cały, a nie o to, czy to będzie moje, czy to będzie czyjeś. Tyle mam. Czy ten film może w tym pomóc jakoś? Myślę. Być może. Dla męża to ma szczególne znaczenie, ponieważ to jest rodzinna pamiątka, to jest raz. Ma świadomość tego, że to było po prostu jego pradziadka.
no i chciałby coś z tym zrobić. Winiarnia jest w takim miejscu, w takim ładnym zaułku, że aż się prosi faktycznie o to, żeby coś z nią zrobić. Wiele mieszkańców zwraca na to uwagę. Wszystkich ona interesuje. Jest takim zabytkiem ciekawym w tej tkance miejskiej i mnie też ona zawsze ciekawiła i bardzo się ucieszyłam, jak usłyszałam, że Wojciech Mitręga z Adrianem Szczypińskim będą robić film o winiarni. I jak mnie poprosili, jako konserwatora zabytków, bo akurat na takim stanowisku jestem od niedawna, bardzo się ucieszyłam i z chęcią pomogłam. Jaka przyszłość czeka obiekt przy Zborowej? Czas pokaże. Tymczasem widzowie, którzy wczoraj wypełnili całą salę RCK-u z seansu, wyszli z rozrzewnieniem, również wyrażając troskę o jego los. Przyszłam przede wszystkim, moja ciocia kiedyś była, pracowała w księgowości w Prodrymie na Bosackiej. Także znałam i dyrektora Hornego, znałam panią Szczytko, zresztą to jest sąsiadka z mojego bloku. Także film przypominający wcześniej, co się działo w Raciborzu. Bardzo. Dowiedziała się pani czegoś nowego? No, nie wiedziałam, że jest aż tak w ruinie. To na pewno. Aż szkoda, ale myślę pozytywnie, że będzie, ktoś się znajdzie, żeby ten obiekt, nie wiem, czy powstała tam dalej winiarnia, czy przykładowo coś innego. Znamy właścicieli obecnych, zostaliśmy zaproszeni i bardzo nam się podobało. A mnie boli to stan tej winiarni. Coś pięknego to było, nie? Ale mamy nadzieję po filmie, że coś się będzie działo. Kolejne dwa filmy niezwykle płodnego duetu już są w fazie realizacji. Filmowcy zdradzili na razie temat jednego z nich. Ma to być dokument o przedwojennym, kontrowersyjnym bohaterze, proboszczu Karlu Uliczce z parafii Świętego Mikołaja.